Cześć kochani, otwieraniem kalendarza zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj mamy 18, dobrze patrzysz, bardzo dobrze. 18, daj karteczkę, przeczytamy. Raczej niedługi wiersz. Ok, słuchaj. Na stoliku w niebieskim pokoiku nie stoi mleczko ani jajeczko, lecz kolejny żołnierz do armii gotowy. Biegnij i dołącz go do swojej budowy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry. Dzień dobry, cześć kochani. Witam się z wami z dworu, co nie jest normalne o tej porze, ale idziemy z Łucją na wczesny spacerek. Taki po prostu wymyśliłam pomysł. I musimy kupić makaron do spaghetti, dlatego że dzisiaj będę robić spaghetti. Tak wymyśliłam, a makaronu nie mam. Mam na głowie, powiem wam, frotkę, tą co wczoraj była w kalendarzu. Miałam się ubrać ala lata 90, ale jestem dzisiaj raczej 80, dlatego że mam na sobie bluzeczkę z E.T. No, ale to zobaczycie później, jak się rozbiorę. Teraz trapery, ciepły płaszcz i wędrujemy. A propos w ogóle płaszcza. Cały czas mnie pytacie, te płaszcze już wreszcie wróciły do rezerw. Był okres, kiedy wam podlinkowałam ten płaszcz, po prostu ciągle go nie było i każda jedna po prostu. Karola, podaj link do płaszcza, podaj link do płaszcza, bo jest genialny. Za cenę 200 zł naprawdę jest genialny. Tylko trzeba brać rozmiar większy, a nawet dwa rozmiary większe, bo ja w XS bym się spokojnie zmieściła, to jest SK i jest oversize. Dobra. Spacerujemy, idziemy na spacer, na zakupki, ale pogoda, no normalnie wiosna. Pa. Usiadłam tutaj do was, żeby chwilkę pogadać. Sos na spaghetti już zrobiłam i powiem wam, co robię. Robię listę zakupów, dlatego że jutro jedziemy na zakupy z samego rana. Mieliśmy jechać dziś, ale tak w sumie przemyśleliśmy z mężem i jedziemy jutro. I ja robię sobie zawsze taką małą listę zakupów, czy ona wisi na lodówce i sobie tak po prostu, co mi się przypomni, dopisuję, a potem siedzę już z dużą kartką i konkretnie piszę na przykład razem warzywa, razem mąki, czy nawet działami. Wiem, że to będzie Lidl, bo jutro będzie Lidl, to ja już po prostu znam go na pamięć, więc wiem, że wchodzę, mam pierwsze co warzywa, a potem idąc mamy mięsa i tak dalej, więc zapisuję wszystko, żebym niczego nie zapomniała, bo na przykład z głowy mi kompletnie wyleciało takie produkty jak cukier, puder, bo tego w ogóle nie używam, więc w domu nie mam, mąka ziemniaczana, kompletnie po prostu nie mam jej. I kolejna rzecz, w ogóle o czym nie pomyślałam. No właśnie, gdzie ja to zapisałam? Mąka ziemniaczana, cukier, puder, bułka tarta. My w ogóle w domu nie używamy bułki tartej. Ja mielone smażę bez bułki tartej, nie robię żadnych panierek i tak dalej. No i teraz mi się właśnie przypomniało, że bułka tarta by się przydała, bo krokiety bez bułki tartej to nie krokiety, po prostu u mnie muszą być takie tradycyjne w 100%. A w ogóle pod tym filmem dam wam przepis zarówno na sernik z rosą, to jest jeden z naprawdę z najlepszych serników, zawsze wychodzi, jest ogromny, puszysty, przepyszny, on jest bardzo fajny o tyle, że żebyście się nie przeraziły, jak będziecie pierwszy raz robić, masa wychodzi tak lejąca, jakbyście mleko po prostu wylewały na ciasto, bo najpierw się podpieka takie cieniutkie ciasto, kruche, a potem się wylewa to właśnie masę, która jest bardzo, bardzo rzadka. Ale to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że ten sernik się upiecze, będzie piękny i wysoki. I to jest po prostu najlepszy sernik, robię go co roku. No ale tak jak mówiłam, w tym roku robię po pół blachy, w sensie dla mnie i dla mojej mamy. Ale dobra, i tak sobie zapisuję, no na przykład takie rzeczy jak mleko dla Łucji się kończy, takie rzeczy jak pampersy, które mogą się skończyć, musimy wskoczyć do Rossmana. Nie wiem, czy dzisiaj zamówienia po prostu w Rossmanie nie złożę, a po prostu odbierzemy tylko. No ale jest kilka tych rzeczy i tak pozapisywałam, no więc robię właśnie tą listę, dopisuję. Wydawało mi się, że już mam wszystko, ale wiecie, nawet takie zwykłe rzeczy się pokończyły, jak jabłka, pomarańcze, seler, por, żeby mieć tego więcej, bo mówię, nakupiłam tych warzyw, trzymam je w chłodni, więc, znaczy w sensie w spiżarni, gdzie jest zimno, ale o to mi chodzi, że myślałam, że ty na tyle na tego nakupowałam, bo przecież będę gotować barszcz, ale nie, do głowy mi nie przyszło, że przecież rybka po grecku też warzyw potrzebuje, no i potrzebuję tego znacznie więcej. No więc muszę to wszystko dokupić. Od tyle. Robię listę. Ja jestem ogarnięta razem z dziećmi, więc Lucia właśnie poszła spać, dlatego też się do was odzywam. Ja zazwyczaj się odzywam, jak Luśka już położy, że tak siedzę sobie na luzie.
tak jak Wam mówiłam, jestem Cię w stylu raczej lat 80. niż 90. przez tego IT. No ale sweterek założyłam, bo chłodno mi się zrobiło w domu. I właśnie ta czarna gumka, powiem Wam, że ta czarna gumka, a ja się dzisiaj wcale specjalnie nie czesałam, po prostu myślałam, a wplotę ją do tego mojego koka zwyczajnego. Wczoraj głowę myłam, więc te moje włosy są znowu takie, nie chcę mi się ani ich prosować, ani kręcić. Wtedy najczęściej chodzę albo w kucyku właśnie, albo w koku. I ta gumka, powiem Wam, ta Invisibubble, to jest to samo, to jest ta sama gumowa gumka, tylko pociągnięta frotką, więc tak to wygląda. Ale fajnie, bo trzyma mocne włosy, to jest tego plus. No dobra, dobra. Naprawdę nie przedłużam. Mieliśmy dzisiaj na plac zabaw do Niemiec. Ignacy się z tą Melą mówił, a dzisiaj do mnie mówi: mamo, a może byśmy poszli do babci? Więc Ignacy po prostu zmienia plany, jak nie wiem, w niesamowitym tempie, więc udajemy się do mojej mamy. Ona się na pewno ucieszy, bo już wczoraj na nas czekała. Więc idziemy do mojej mamy o tak po prostu porozmawiać, pogadać i już pobyć ze sobą po prostu. Mówiła, że kupiła Łucji bucik jakieś w Hajmie, nie mogła się oprzeć, więc jestem bardzo ciekawa, co ona tam wypatrzyła. W ogóle Wam powiem, że teraz takie promocje są w HM-ie, ale stacjonarnie, na stronie wcale, dlatego że moja mama do mnie mówi, że babcia Ania chciałaby Łucji kupić jakiś tam drobiazg pod choinkę i moja mama zaproponowała, żeby to była czapeczka, bo faktycznie Łucja potrzebuje czapeczki wiązanej tutaj pod szyją. No i wyobraźcie sobie, że już mi mama pokazała oczywiście, co kupiła. Wybrała 4 czapeczki w takich śmiesznych cenach, że ja normalnie online jedna czapka kosztuje tyle, ile tam stacjonarnie po przecenie. Te same czapki oczywiście mówię. Czapki są po 3,99, 8,99, 5,99, tak. Takie są ceny, a na stroje nie dalej widnieje 29,99, 22,99, 39,99, więc jest różnica, naprawdę. Więc Wam już mówię, że stacjonarnie promocje już się zaczęły. Dobra, nie gadam, nie przedłużam, tylko piszę. Dzisiaj chcę jeszcze wyprać ten dywan, ale to tak naprawdę wieczorem po treningu i jeszcze dzisiaj chciałabym ozdobić już salon. Może jeszcze nie cały dom, ale już salon, bo Ignacy już się nie może doczekać. W salonie jest tak pusto i łyso, bo zwinęłam ten dywan, bo chcę go wybrać, ściągnęłam zasłony, jest po prostu jakbyśmy remontowali po prostu coś, a wymieniam zasłony z zielonych na białe, więc też je dzisiaj przeprasuję, już miało być prasowanie jednego dnia, ale już po prostu się tym zajmę, bo chciałabym już ten salon wykończyć, jedynie co zostanie do ozdobienia w salonie to będzie stół, który będzie jeszcze czekał, bo ja nie położę obrusu, ani nie założę pokrowców, bo moja Łucja jedząc chodzi wszędzie, po prostu to zaraz będzie całe upaćkane, więc to zrobię dosłownie we wtorek. Tak. Dobra, nie przedłużam. Pa. Odzywam się z domu, bo tak naprawdę dopiero wróciliśmy od moich rodziców. Dzieci się troszkę wybawiły, Łucja jak się wybawiła, Ignacy z babcią w kręgle grał. Co prawda siostry nie było z siostrzeńcem ani z siostrzenicą, więc dzieci się bawiły tylko z babcią. No i co, ja wróciłam do domu, planów mam jeszcze tyle, a powiem Wam, że jestem taka zmęczona, dzisiaj już też tyle zrobiłam, mam wrażenie po prostu, chociaż wiecie, ja narzekam, ale potem się cieszę, bo że przed świętami jest o tyle roboty, ale potem jak miło się odpoczywa, a znowu światło szaleje, nie wiem w ogóle czym jest to spowodowane, więc może postaram się nie ruszać. Chciałabym dzisiaj zawiesić zasłony, czyli je wyprasować i je zawiesić, powieść pomarańcze na żyrandolach. Dodatkowo igiełki będę żyrandole jeszcze ubierała, ale te igiełki to tak myślę 2 dni przed świętami. Kolejna sprawa to muszę wyprać ten dywan, więc na razie tyle rzeczy sobie nakładam na głowę, no i chcę zrobić trening, bo ostatnio jem jak szalona, naprawdę, chyba przez te po prostu zerwane noce energii mi tak brakuje i organizm tak domaga się czegoś innego i naprawdę nie mogę się powstrzymać od jedzenia. Nie liczę żadnych kalorii, co oczywiście odbije się na mojej wadze prędzej czy później, tego jestem pewna, ale o tym będę myślała tak naprawdę w styczniu. Teraz luzuję całkowicie, za dużo pysznego jedzenia, za dużo moich przygotowań, żebym ja na to po prostu patrzyła i nie jadła, więc bez przesady. No to ta kwestia, co jeszcze chciałam powiedzieć, hałas jest taki, powiem Wam, bo bajka tam leci, bo dopiero weszliśmy do domu, dosłownie dopiero weszliśmy, ja tylko rzeczy rzuciłam. Odebrałam zegarek mojego męża od moich rodziców, cieszę się bardzo. Przyszło zamówienie z taniej książki, z małą trochę książek nawybierałyśmy i moja mama osobno do siebie do domu i ja osobno, bo każda z nas uważa, że książki to jest super prezent. Ja chcę mojemu synkowi dorzucić coś i dla Łucji również.
No i tyle. I tak naprawdę ja przedłużać nie będę, pokażę Wam jeszcze, ja wiem, że ten vlog mas jest bardzo krótki, ale tak jak ostatnio, po prostu tyle mi pisaliście, nie przepraszę i takie dni bywają i wszystko doskonale rozumiemy, dlatego ja wiem, że to po prostu uszanujecie i zrozumiecie, że jest tak, a nie inaczej. Jeszcze z pewnością Wam zrobię jakieś przebitki, bo będę składać dopiero ten vlogmas jutro, więc spokojnie Wam nagram te wieczorne moje sprzątanie, może nie trening, ale... Ale jeszcze myślę sobie właśnie, że albo zacznę myć dywan, nie, bo odechcę mi się treningu. Zrobię trening i taka wykończona po treningu siądę na dywan i będę go szorować, a dopiero później pójdę się kąpać i sobie pomału tutaj zawieszać, bo to już nie jest robota, przy której się będę pocić i brudzić. Więc no taki plan, plany jak zwykle, uwielbiam planować. Rano jedziemy do Zgorzelca na ostatnie zakupy, to już wiecie, bo już o tym też mówiłam. Dobra, bez sensu jest to przedłużanie, naprawdę, więc zapraszam do kalendarza i jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Wiecie, jak ważne jest, poczekajcie, może ja podejdę do okna. Ja wiem, że mogłabym Was postawić gdzie indziej, mogłoby być lepiej, inne światło, wszystko mogłoby być fajniejsze, ale tu nie o to chodzi. Mam łzy w oczach po prostu, jak sobie o tym pomyślę. Ja nigdy tego nie robię, nigdy Was o pomoc nie proszę. Zawsze udostępniam wszystkie charytatywne zbiórki, wszystkie akcje się pomaga, fundacje... przepraszam, co już wyleciało mi jak zwykle z głowy mi to wylatuje. Chodziło mi o to, że wspieram zawsze Szlachetną Paczkę, kupuję misie z akcji Kup Misia, pomagam po prostu jak tylko mogę, robimy prezenty dla domu dziecka, w tym roku dla domu samotnej matki. Co roku jako wspomagam, bo uważam jedno, że jak macie dużo pretensji o to, czy ja jestem wierząca, niewierząca i w ogóle jak powinno być i kto powinien to święto obchodzić, to bez względu na to, czy jesteś wierząca, niewierząca, bądź dobrym po prostu człowiekiem. Ja uważam tak, że bądźmy dobrymi ludźmi i słuchajcie, jeżeli macie w tym roku jakiekolwiek zastanowienie, że chciałybyście komuś pomóc, a nie macie komu, nie wiecie komu, to ja Was bardzo proszę o pomoc. Dla mnie, dla kompletnie obcej dziewczynki, mnie tak ta historia poruszyła, że ryczeć mi się po prostu chce. Mówię tu o Julce, która ma 5 miesięcy i potrzeba 8 milionów. 8 milionów złotych po prostu. Cierpi na jakiś zanik mięśni, ja nie chcę tutaj tak naprawdę wymyślać nic, więc po prostu wszystko Wam dam jeszcze w opisie. Naprawdę wpłaćcie tą złotówkę. Ja nie mówię tutaj, żebyś płaciła 50 zł, 100, 150 czy 200, oczywiście jeżeli możesz, fantastycznie, ale tak głupia złotówka. Słuchajcie, jakby to zrobiło, a każda osoba, która ogląda mój vlogmas, zobaczy ten vlogmas, załóżmy 15 tysięcy osób i jakby tak wpłynęło 15 tysięcy złotych, to już naprawdę jest konkretny pieniądz, a mówię tu o złotówce od jednej z Was. Mnie ta historia na maksa poruszyła, bo ja mam dzieci, ja po prostu czytam, ja wiem, że tych historii jest milion i tak można na okrągło. Ale to jest po prostu teraz. Ja zostałam poproszona, żebym o tym powiedziała, bo mam jakiś przekaz i Was o to proszę. Nie jestem tu tylko po to, żeby beblać, tylko jak jest szansa zrobić coś dobrego, to zróbmy to razem. Ludzie, wspierajmy się, po prostu bądźmy dobrzy, bo jeżeli jesteś tak mocno wierząca i wierzysz w to, że Bóg istnieje, to ja nie wierzę, że byłby On takim egoistą, żeby... nie pomógł komuś niewierzącemu, a dobremu, natomiast nagradzał tego, co wierzy, a pluje na przykład jadem w komentarzach, więc jakby też zastanówmy się nad tym, co mówimy, bo Wy mi zarzucacie bardzo często egoizm i hipokryzję, a czytając te komentarze, ja dlatego przestałam odpowiadać, bo ja to widzę w tych komentarzach i ja po prostu uważam, że nie świadczy o człowieku to, czy wierzy, czy nie wierzy, na jaką partię polityczną głosuje, jakiego koloru jest skóry i jakich przekonań, jak z kim sypia tak naprawdę, to jest absolutnie nieważne. Ważne, jaki jesteś o tutaj w środku, o tu. A takim właśnie gestem, jak płacenie złotówki, możesz właśnie to pokazać. Nie tylko takim, też uśmiechem na ulicy, też życzliwością właśnie w komentarzach, też po prostu nieobrażaniem i... chęcią pomocy, więc no to jest taki mój mały apel, po prostu pomóżmy, bo serce mi się kroi, że takie małe dziecko, po prostu ja nie wiem, co ci rodzice muszą czuć, nie mam zielonego pojęcia, co czują rodzice chorych dzieci i naprawdę ja jestem po prostu ogromnie przeszczęśliwą posiadaczką zdrowych dzieci, zabrzmiało to idiotycznie, ale tak, to była dla mnie najważniejsza priorytetowa sprawa, kiedy byłam w ciąży. Miałam gdzieś to, jak moje dzieci będą wyglądały po porodzie, czy będą rude, czy będą piegowate, czy będą blondynami, czy będą czarne. W sensie mówię o włosy, bo przecież wiadomo, że murzynkami by się nie urodziły. Miałam to po prostu gdzieś. Dla mnie najważniejsze było to, żeby moje dzieci urodziły się zdrowe. I wiem, jak dla każdego rodzica zdrowie dziecka jest no po prostu priorytetem świata, priorytetem. Nie potrafię sobie wyobrazić, co czują rodzice chorych dzieci. Bardzo, bardzo Was wspieram i jestem tak po prostu emocjonalnie z Wami. I jeżeli mogę, to pomogę. Więc proszę, jeżeli
uważacie, że gdzieś Wam jeszcze mogę pomóc, to piszcie po prostu. Ja postaram się od czasu do czasu o takim czymś wspomnieć. Oczywiście nie zamienię kanału na pomaganie, bo od tego są specjalne akcje charytatywne, ale uważam, że naprawdę to jest fantastyczny okres, żeby się obudzić i pomyśleć sobie, a może uważam się za dobrego człowieka, to nie usądę dzisiaj i obrażę ją w komentarzu, albo jej napiszę, że nie, ty jesteś niedobra, albo taka, siaka i uwaga, tylko włóż tą energię w coś dobrego, w pomaganie innym. Naprawdę to będzie najpiękniejszy prezent, ja będę przeszczęśliwa, przeszczęśliwa. Więc no po prostu gorący apel, pomóżcie. Teraz mówię o Julce, bo po prostu ta sprawa jest jakby najświeższa i to jest sprawa, gdzie potrzeba ogromu pieniędzy, a zebrane jest naprawdę niewiele. Nie jest źle, bo Jula trafiła na OJOM w sobotę, więc no naprawdę jest źle z tym dzieckiem. To jest maleńkie dziecko, dopiero weszło na swoją drogę i chciałoby żyć na pewno, a na pewno jej rodzice by chcieli, żeby to maleństwo żyło. Więc po prostu pomóżmy, pomóżmy. Wszystkie dane macie w opisie, postaram się w ogóle wszystko umieścić i tym pozytywnym, a zarazem smutnym akcentem ja się z Wami żegnam i przekazuję Wam ogromne serce, moc szacunku do Was, jacy nie jesteście, tak jak to mówię, moc miłości, uśmiechu, zawsze tu. Ja nie jestem tu po to, żeby na Was krzyczeć, czy być jaka? Agresywna, arogancka i tak dalej, naprawdę daleka mi do takich uczuć. No i tyle. Dobro rodzi dobro, pamiętajcie. Trzymajcie się cieplutko, a my widzimy się już jutro. Pa! Dziewiętnaście. Już bardzo niewiele zostało. Tak, dokładnie to. Mogę? Tak. Słuchajcie, jakie piękne opakowanie. Przepiękne opakowanie. I nie mam pojęcia, co to jest. Coż to takiego jest? Oczywiście doszukuję się informacji nie po tej stronie butelki. Czytam tutaj, czytam, a to jest po prostu szampon. Szampon, słuchajcie, z tym masłem Shea Shea, jak wolicie, do suchych włosów i zniszczonych. Mamy tutaj kokosowy olej, mamy tutaj olej z orzechów makadamia, no i właśnie Shea Butter, czyli no masło Shea Shea, jak tam wolicie, tak jak już to mówiłam. 100 ml, no więc całkiem fajny produkt. Pierwszy raz widzę, firma Maui. Super, no jestem bardzo ciekawa, czyli jutro na 100% odżywka, skoro dzisiaj szampon, ale bardzo fajne opakowanie, no i taki naturalny, po prostu bez silikonu, bez SLS-ów, no zobaczymy. Oczywiście dam Wam znać.